Cześć! Dzisiaj pokażę Wam prosty patent na sernik z polewą czekoladową. Jest prosty, szybki i przede wszystkim bardzo smaczny. Ulubiony sernik moich dzieci. Oto składniki. 8 jaj, 1,5 szklanki cukru, 1,5 szklanki mleka, kostka masła, 3 budynie waniliowe albo śmietankowe, skórka z cytryny lub olejek cytrynowy, cukier waniliowy, 1 kg sera w wiaderku, herbatniki czekoladowe. Składniki na polewę: 2 czekolady mleczne, 100 g śmietanki 30%. Bardzo ważne, wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Zaczynam od rozbicia jajek, oddzielam białka od żółtek. Białka będę ubijać w robocie planetarnym na najwyższych obrotach. Wcześniej dodaję szczyptę soli. Włączam robota i ubijam pianę. Gdy jest już gotowa, przekładam do innego pojemnika. Następnie w robocie wykonuję kolejną czynność. Dodaję żółtka, które będę ucierać z cukrem i cukrem waniliowym na białą masę. Tak powinna wyglądać gotowa masa. Dalej dodaję miękkie masło, które wcześniej pokroiłam w kostkę. W chwili dolewam mleko, pamiętajcie, aby miało temperaturę pokojową. Dodaję powoli ser i mieszam. Następnie budynie, skórkę z cytryny, którą wcześniej wyparzyłam i dokładnie umyłam. Na koniec dodaję pianę z ubitych białek. Należy dokładnie ją wymieszać z pozostałą masą. Foremkę smaruję delikatnie olejem. Na spodzie foremki układam herbatniki. Wylewam gotową masę. Piekę w temperaturze 160 stopni około 1,5 godziny do zarumienienia się wierzchu. Jeśli wierzch placka za bardzo przypieka, można pod koniec przykryć folią aluminiową. Po upieczeniu uchylam piekarnik i czekam, aż sernik wystygnie. W tym czasie przygotowuję polewę. 200 g czekolady roztopiłam w mikrofali. 100 g śmietanki 30 również podgrzałam w mikrofali. Teraz to dokładnie mieszam. Na wystudzony sernik wlewam polewę czekoladową. Sernik ląduje w lodówce. Gdy czekolada stężała, pokroiłam sernika. I tak się oto prezentuje. Jest bardzo delikatny i puszysty, a z polewą czekoladową smakuje obłędnie. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli spodobał Ci się mój przepis, zachęcam do lajkowania i subskrypcji kanału Prosty Patent. Do zobaczenia!